Dawno, dawno temu żyło sobie pewne rodzeństwo, Jaś i Małgosia. Niestety ich matka odeszła, kiedy byli bardzo mali. Żyli z tatą w chatce w lesie. Ich ojciec ciężko pracował jako drwal, aby ich nakarmić, a w tym samym czasie opiekował się nimi. Kiedy minęło parę lat, stwierdził, że jest mu zbyt ciężko zajmować się wszystkim, więc postanowił ponownie się ożenić. Nowa żona drwala pochodziła z bogatej rodziny i nie znosiła tego, że byli biedni i musieli mieszkać w jakiejś chacie głęboko w lesie. Dodatkowo nie lubiła dzieci drwala. W mroźną zimową noc, kiedy szykowali się do spania, Jaś i Małgosia usłyszeli rozmowę rodziców. Jak my przeżyjemy tą zimę? Nie mamy wystarczająco jedzenia. Jeśli nie pozbędziemy się dzieci, umrzemy z głodu. Ojciec sprzeciwił się gniewnie. Nie ma sensu się kłócić. Podjęłam decyzję. Jutro zabierzemy je do lasu i tam zostawimy. Słysząc to, Małgosia rozpłakała się. Jej brat Jaś pocieszał ją. Nie martw się, Małgosiu, jakoś znajdziemy drogę do domu. Tej samej nocy Jaś pozbierał tyle kamyczków, ile zdołał wsadzić do kieszeni. Rano wszyscy udali się w stronę lasu. Ojciec powiedział, że idą na rodzinną wycieczkę. Kiedy szli przez las, Jaś po kryjomu wyrzucał kamienie, aby zaznaczyć drogę do domu. Po południu ich ojciec i macocha rozpalili ogień i powiedzieli, że zaraz wrócą. Odeszli i zniknęli w lesie. Oczywiście nie wrócili. Kiedy nastała noc, straszne odgłosy dzikich zwierząt odbijały się echem wokół nich. Trzęsąc się wraz z odgłosami lasu, nie odchodzili od ogniska, aż księżyc nie zaświecił na niebie. Zaczęli iść za kamieniami, które świeciły w blasku księżyca. Świetnie, Jasiu, to był mądry pomysł. Kiedy dzieci wróciły do domu, ich ojciec był bardzo szczęśliwy i zdziwiony zarazem. Ich macocha również udawała, że się cieszy, ale ona decyzji nie zmieniła. Była zasmucona, że dzieci wróciły. Po 3 dniach macocha postanowiła znowu spróbować. Tym razem, nocą, zamknęła drzwi Jasia i Małgosi, aby Jaś nie zbierał kamieni. Ale Jaś był sprytny. Kiedy szli do lasu rankiem, tym razem rzucał kawałki chleba, które pozbierał po wczorajszej kolacji i znów zrobił szlak do domu. W południe ich ojciec i macocha udali, że muszą wyjść na chwilę, zostawiając ich znowu samych w lesie. Zdając sobie sprawę z tego, że nie wrócą, postanowili wrócić do domu przed zachodem słońca. Ale nie udało im się odnaleźć szlaku, ponieważ rozrzucony chleb został zjedzony przez ptaki. Małgosia zaczęła płakać. Pierwszy raz Jaś poczuł się bezradny. Tym razem dzieci naprawdę się zgubiły. Bez jedzenia i śmiertelnie przestraszone błądziły po lesie. 3 dnia zobaczyli białego jak śnieg ptaszka, który ćwierkał dla nich piękne piosenki pięknym głosem. Na chwilę zapomnieli o głodzie i szli za ptaszkiem. Ptaszek zaprowadził ich do śmiesznego domku. Dom ten miał ściany z chleba, dach z ciasta, a okna były z cukierków,
i był cały pokryty kremem. Jaś i Małgosia nie wierzyli własnym oczom. Dom wyglądał pysznie. Dzieci zapomniały, jak bardzo są zmęczone i pobiegły do domku. Jak tylko mieli ugryźć dom, usłyszeli głos dochodzący ze środka. Halo? Kto się obija o mój dom? Spojrzały i zobaczyły miłą starszą panią. Kiedy opowiedziały, co im się przytrafiło, zrobiło się jej przykro i wpuściła je do domu. Wewnątrz dom wyglądał inaczej niż na zewnątrz. Był mroczny, straszny i nie czuły się w nim zbyt dobrze. Jednak były tak zmęczone i głodne, że nie przejęły się za mocno. Starsza pani przyniosła najróżniejsze potrawy i desery, a dzieci jadły to, czego nigdy wcześniej nie widziały. Tej nocy spały na najwygodniejszych łóżkach, jakie widzieli. Kiedy obudziły się rano, starszej pani nie było w domu. Zaczęli się rozglądać. Na końcu korytarza zobaczyli drzwi. Kiedy je otworzyli, zobaczyli skrzynię ze złotem i skarbami. Byli bardzo zaskoczeni. Jaś próbował przyjrzeć się bliżej i wtedy usłyszeli jej głos. A co ty tu wyprawiasz? Kiedy się obrócili, zobaczyli twarz czarownicy tuż przed nimi. Wygląda na to, że ta miła starsza pani to czarownica, która zwabiła ich do swojej komnaty pięknym domkiem. Dzieci próbowały uciec, ale drzwi były zamknięte. Czarownica pociągnęła Jasia za włosy i zamknęła go w klatce. A potem zaciągnęła Małgosię do kuchni. Twój brat jest za chudy. Ugotuj mu coś, żeby był grubszy. Kiedy będzie w formie, będzie dla mnie pysznym kąskiem. Tylko pamiętaj, tobie nie wolno nic jeść. To całe jedzenie jest dla niego. Nie mając wyjścia, Małgosia zaczęła gotować. Na szczęście Jaś był mądrym i sprytnym chłopcem. Postanowił oszukać złą czarownicę. Każdej nocy, kiedy czarownica spała, kopał dziurę w ziemi pod klatką. Czarownica sprawdzała codziennie, czy chłopiec jest już grubiutki. Ale Jaś nie jadł nic, co gotowała Małgosia. Zamiast tego zakopywał to jedzenie w dziurze pod klatką. W tym czasie czarownica kazała gotować więcej. Trwało to kilka dni. I czarownica już nie wytrzymała. Gruby, chudy, wszystko jedno. Dzisiaj zrobię ciasto z Jasia. Obróciła się do Małgosi. Zajrzyj do pieca, czy ciasto jest już gotowe. Będąc w strachu, Małgosia również była mądra jak jej brat i wiedziała, że czarownica będzie chciała ją wepchnąć do pieca. Nie mogę wsadzić głowy i zobaczyć ciasta. Jękła Małgosia. Czarownica odepchnęła ją na bok, a jej samej głowa utknęła w piecu. Małgosia z całej siły popchnęła złą czarownicę. Wcisnęła ją do pieca i zamknęła drzwiczki. Małgosia wiedziała, gdzie czarownica trzymała klucze. Od razu pobiegła do Jasia, aby uwolnić go z klatki. Ogień z pieca zajął cały dom. Jaś i Małgosia uciekli z płonącego domu do lasu, ale nie wiedzieli, dokąd iść. Chwilę później znaleźli rzekę. Wielki łabędź zabrał ich na drugą stronę rzeki. Dzieci się rozejrzały i po chwili wiedziały, gdzie są. Pobiegły do domu tak szybko, jak potrafiły. Widząc dzieci, ojciec był bardzo szczęśliwy.
W łzach szczęścia opowiedział, że macocha chwilę po zostawieniu ich w lesie odeszła do domu rodziców. I że jest mu bardzo przykro za to, co zrobił. Szukał ich jak tylko mógł, ale nigdzie nie było po nich śladu. Dzieci kochały swojego ojca bardzo mocno, więc mu wybaczyły. Ale kolejna niespodzianka czekała na ich tatę. Oboje sięgnęli do kieszeni i wyciągnęli złoto i diamenty, które były w domu czarownicy. Ojciec nie wierzył własnym oczom. Wszystkie problemy ich rodziny zniknęły na dobre. I żyli długo i szczęśliwie. Dawno, dawno temu, w odległej krainie, żyła bardzo urocza dziewczyna o imieniu Karen. Mieszkała z mamą w małym domku i była bardzo szczęśliwą dziewczynką. Pytała matkę o wszystko, co ją ciekawiło. Mamo, co to za maleńkie światełka na niebie? To gwiazdy, Karen. Każdy, kto żyje na ziemi, w przyszłości zamieni się w gwiazdę i będzie mienić się na niebie. Karen miała tylko jedną zabawkę, jedną sukienkę i parę drewnianych kapci, które nosiła na dworze. Drewniane kapcie zrobione dla niej przez mamę nie były wygodne, ale były jedynymi, jakie miała. Pewnego dnia mama Karen bardzo zachorowała. Więc Karen pojechała do miasta kupić lekarstwa dla swojej mamy. Po drodze znalazła parę czerwonych butów w pudełku na poboczu drogi. Buty lśniły tak pięknie, że Karen nie mogła się powstrzymać od zabrania ich ze sobą do domu. Spójrz, mamusiu, znalazłam je przy drodze. Czy nie są piękne? W sam raz dla mnie. Mogą należeć do kogoś innego, Karen. Powinnaś natychmiast je oddać. Gdyby miały właściciela, nie zostawiłby ich tam z pudełkiem. Może właściciel przypadkowo je upuścił. To nie powinna była ich upuścić. Znalazłam je, to są teraz moje buty. Kochanie, posłuchaj mnie uważnie. Może nie będę mogła teraz kupić ci nowych butów, ale nie chcę, żebyś nosiła buty kogoś innego z tego powodu. Proszę... Nie bądź uparta. Obiecaj, że nie będziesz nosić tych czerwonych butów. Karen ze smutkiem obiecała matce, że nie będzie nosić czerwonych butów i schowała je pod łóżkiem. Mijały miesiące, aż pewnego dnia Karen wróciła do domu i nie mogła znaleźć swojej mamy. Rozejrzała się wszędzie, aż zdała sobie sprawę, że jej mama stała się jasną gwiazdą na niebie. Następnego dnia, w drodze na pogrzeb mamy, Karen założyła czerwone buty. Ci, którzy przyszli na pogrzeb, nie mogli oderwać oczu od butów Karen. Jak śmiesz nosić czerwone buty na pogrzebie? Tak lekceważące. Ale Karen to nie obchodziło, ponieważ kochała swoje buty. Obok cmentarza przejeżdżała dobra staruszka. Starsza kobieta dowiedziała się, że mała dziewczynka jest teraz sierotą i postanowiła ją adoptować. Chodź ze mną, śliczna dziewczyno. Zrobię co w mojej mocy, abyś wyrosła na dobrą, mądrą i piękną kobietę. Karen mieszkała ze starszą kobietą przez wiele lat. Karen, nosisz te buty od pogrzebu swojej matki. Musisz je już zdjąć, są bardzo brudne. Nie, uwielbiam moje czerwone buty. Och, Karen, nie bądź taka uparta. Chodź, zmień buty, kupię ci lepsze buty, obiecuję. Karen nie chciała urazić starszej kobiety, która była na tyle dobra, aby ją adoptować. W końcu zdjęła czerwone buty i wyrzuciła je. Minęło kilka dni. Karen bawiła się w swoim nowym pokoju nowymi ubraniami i zabawkami. A starsza kobieta przyniosła nową parę butów. Ale nie spodobały się Karen.
ale one są niebieskie, bardzo brzydkie. W ogóle mi się nie podobają. Przez wiele lat Karen bardzo tęskniła za swoimi czerwonymi butami. Wyrosła na piękną młodą damę, ale jej uparta postawa nigdy się nie zmieniła. Nawet wtedy, gdy starsza pani przyniosła swój prezent. Nie ubiorę tego! Ale uszyłam to dla ciebie! Nigdy tego nie zjem! Zrób mi frytki! Przynajmniej spróbuj, kochanie! Starsza kobieta była bardzo zmęczona upartą i wybredną postawą Karen, ale nadal robiła jej frytki. Kiedy weszła, Karen zdejmowała niebieskie buty, z których teraz wyrosła. Widzisz? Zobacz, wszystkie moje rzeczy są teraz za małe, wyrosłam. Cóż, no to chodź, kupimy ci nowe ubrania i buty. Tak więc starsza kobieta i Karen udały się do sklepu. Ojej, takie jak moje ulubione czerwone buty. Muszę je mieć. Karen, nie potrzebujesz wyszukanych czerwonych butów. Potrzebujesz butów, które będziesz mogła nosić z szacunkiem, jakbyśmy musiały iść na pogrzeb. Mogą ci kupić tylko jedną parę butów. Kupmy te czarne i idźmy do domu. Jestem już bardzo zmęczona. Nie obchodzi mnie to. Jeśli nie kupisz obu par, to wszędzie będę chodzić boso. Mała dziewczynko, chciałabym, żebyś nie była taka uparta. Stara kobieta kupiła czarne buty dla Karen i wydała ostatnie pieniądze na uspokojenie jej, kupując również błyszczące czerwone buty. Musiały iść do domu pieszo. Stopy starszej kobiety bardzo bolały i nie mogła nadążyć za rozpuszczoną Karen. Karen to nie obchodziło, ponieważ wróciła do domu w nowych czerwonych butach. Pewnego dnia starsza kobieta powiedziała Karen, że muszą udać się na pogrzeb w mieście. Karen, pamiętaj, żeby założyć czarne buty. Na pogrzebie trzeba okazać szacunek. Karen spojrzała na czarne buty w swoim pokoju, a potem na jaskrawo czerwone. I zdecydowała, że założy czerwone buty. Kiedy wyszły z domu, przykryła je spódnicą, żeby starsza kobieta nie widziała butów. Jednak na pogrzebie wszyscy widzieli buty Karen. Mocno błyszczały pod sukienką. Ludzie rozmawiali między sobą o czerwonych butach Karen na pogrzebie. O tym, jakie to lekceważące. Kiedy to, co zostało powiedziane, dotarło do uszu starszej kobiety, bardzo się rozgniewała. Nie posłuchałaś tego, co ci powiedziałam i znowu włożyłaś czerwone buty. Jesteś taka uparta, Karen. Okaż trochę szacunku. Przechodzący obok przystojny młody panicz był pod wrażeniem piękna Karen. Podszedł do niej, padł na kolana i prawił jej komplementy. Jaka jesteś piękna i taka subtelna w tych pięknych butach. Ach, mój panie, sprawiasz, że się rumienię. Musisz być bardzo dobrą tancerką. Zapraszam cię dziś wieczorem na noc taneczną do pałacu. Proszę przyjść. Po ofercie panicza Karen zaczęła tańczyć z radości. Ale po chwili Karen nie mogła przestać tańczyć. Ach, dlaczego nie mogę zatrzymać stóp? Co się dzieje? Och, och! Karen tańcząc zaczęła się odsuwać od starszej pani i panicza. Karen, wracaj! Mimo, że panicz gonił Karen przez jakiś czas, w końcu ją zgubił. Czerwone buty Karen okazały się jeszcze bardziej uparte niż Karen. Zabrały ją na szczyt góry i kazały tańczyć dzień i noc przez 3 doby. Stopy Karen bolały tak bardzo, że krzyczała na każdym kroku. Au! Ała! Au! Mimo, że wpadły w błoto i wbiły się kłujące igły, buty tańczyły dalej. Dość! Jestem bardzo...
bardzo zmęczona. Od teraz nie będę taka uparta. Obiecuję, przestańcie, buty, przestańcie. Proszę, przestańcie, buty, przestańcie. Proszę, przestańcie już. Kiedy Karen powiedziała, że nie będzie już taka uparta, czerwone buty spadły z jej stóp i Karen upadła na ziemię. A czerwone buty tańczyły dalej bez niej. Karen znalazła patyk i zdołała dotrzeć do domu w bólu. Nogi bardzo ją bolały. Zaczęła płakać ze szczęścia, kiedy zobaczyła swój dom. Starsza kobieta przywitała ją w drzwiach. Przytuliły się. Wiem, że byłam bardzo upartą dziewczyną, ale obiecuję, że już taka nie będę. Po tym, jak Karen porzuciła swój upór, sprawy zaczęły się układać. Pewnego dnia ktoś zapukał do drzwi. To był młody i przystojny panicz. Tutaj jesteś, Karen. Starałem się nadążyć, ale tańczysz tak szybko. Jak to zrobiłaś? Karen była szczęśliwa, widząc przystojnego i młodego panicza. To był dzień, w którym zaczęła się miłość panicza i Karen. Zostawiając za sobą upór, Karen wiodła szczęśliwe i spokojne życie. Dawno, dawno temu, w odległej krainie, żył sobie ojciec ze swoimi dwiema młodymi córkami. Jedna z dziewcząt była bardzo pracowita, a druga bardzo leniwa. Czy mogłabyś mi trochę pomóc? Jestem już wyczerpana. Nie, nie. Ty już przecież sprzątasz cały dom. Dlaczego jeszcze ja mam brudzić ręce? Ich starszy ojciec był pracowity i zawsze wyczerpany. Jedynym posiłkiem, jaki jedli wieczorami, była zupa i trochę suchego chleba. Pewnego dnia stary ojciec zwrócił się z prośbą do swoich córek. Moje drogie, kochane córeczki, wiecie, że mocno was obie kocham. Myślałem, oboje jesteście teraz dorosłe i nadszedł czas, abyście wzięły na siebie większą odpowiedzialność. Chcę, żebyście obie znalazły pracę i zarobiły. Masz rację, tato. Jak tylko wstanę, poszukam pracy. A co z tobą, moja córko? Moja siostra powinna znaleźć pracę, bo wiesz, to pracuś. A ja myślę, że lepiej zajmę się domem, tato. Stary człowiek był szczęśliwy, widząc dobre nastawienie córek. Następnego dnia, kiedy pracowita dziewczyna wyszła z domu w poszukiwaniu pracy, podszedł do niej jej ojciec. Moja droga córko, mam dla ciebie radę. Nigdy nie odmawiaj komuś, kto prosi cię o pomoc. Zawsze bądź sumienna i kochaj swoją pracę. Wykonuj zlecone ci zadanie najlepiej, jak potrafisz. Dziękuję, tato. Nigdy nie zapomnę twojej rady. Mądra dziewczyna. Pa, pa! Pracowita córka wyruszyła w poszukiwaniu pracy, podczas gdy leniwa córka, która powiedziała, że będzie wykonywać prace domowe, nie zrobiła nic. W domu z każdym dniem robił się coraz większy bałagan i brud. Pracowita dziewczyna spacerowała przez wiele dni, ale nie znalazła nikogo, dla kogo mogłaby pracować. Po chwili pracowita dziewczyna zobaczyła drzewo z wysuszonymi gałęziami i korzeniami. Witaj, młoda dziewczyno. Czy możesz wyczyścić moje suche gałęzie i podlać korzenie odrobiną wody? Pracowita dziewczyna wyczyściła wszystkie suche gałęzie drzewa, aż na jej dłoniach pojawiły się rany. A korzenie podlała własną wodą do picia. Dziękuję, młoda dziewczyno. Ale teraz nie masz już wody dla siebie. W porządku. Potrzebowałeś pomocy, więc ci pomogłam. Mogą iść trochę dalej i znaleźć wodę dla siebie. Pracowita dziewczyna ruszyła dalej. Dalej natknęła się na stary, uszkodzony i popękany piec. Hej, młoda dziewczyno, możesz mnie naprawić i sprawić, żebym wyglądał lepiej? Pracowita dziewczyna wzięła w pobliżu garść błota i załatała wszystkie pęknięcia na piecu. Dziękuję, młoda dziewczyno.
ale przeze mnie się ubrudziłaś. Ubrania nie mają znaczenia. Potrzebowałeś pomocy, a ja pomogłam. Pracowita dziewczyna zostawiła za sobą ładny piec i poszła dalej. Po chwili pojawiła się urocza owieczka, ale była czarna od kopytek aż po głowę, jak węgiel. Witaj, młoda dziewczyno. Przypadkowo dostałam się do węgla i ubrudziłam się. Czy wykąpałabyś mnie w tamtym jeziorze? Pracowita dziewczyna umyła owieczkę nad jeziorem. Owieczka była biała i miękka jak poprzednio. Dziękuję, ale przeze mnie się przemoczyłaś. Potrzebowałaś pomocy, więc ja pomogłam. Byłam już bardzo brudna, teraz jestem czysta. Pracowita dziewczyna kontynuowała swoją drogę. Kiedy się ściemniło, natknęła się na piękny dom, w którym mieszkało 7 wróżek. Pracowita dziewczyna weszła do środka. Witam, przepraszam za wtargnięcie do waszego domu bez pozwolenia. Jestem młodą dziewczyną szukającą pracy. Możesz tu pracować, jeśli chcesz, młoda dziewczyno. W naszym domu jest 7 pokoi. Codziennie będziesz sprzątać tylko 6 pokoi, ale nie wolno wchodzić do 7 pokoju. Pracowita dziewczyna przyjęła tę pracę. Codziennie, jak mawiały wróżki, pilnie sprzątała 6 pokoi przez cały rok. Nigdy nie weszła do 7 pokoju. A kiedy miała dość pieniędzy, poprosiła wróżki o pozwolenie na powrót do domu. Oczywiście, możesz iść do domu. Zastanawiam się, dlaczego nigdy nie udałaś się do 7 pokoju. Mój ojciec mawiał, żeby wykonywać swoją pracę dobrze, bez względu na wszystko. Moim zadaniem było sprzątanie tylko 6 pokoi i to właśnie robiłam. To właśnie kazałaś mi robić. Chciałybyśmy cię wynagrodzić za twoją uczciwość i pracowitość. Chodź, chodź z nami. Wróżki poprosiły młodą dziewczynę, aby weszła do 7 pokoju. Kiedy dziewczyna weszła, zobaczyła dużo srebrnych i złotych monet. Skocz teraz w te skarby, monety i wszystko, co się do ciebie przyczepi, będzie twoje. Pracowita dziewczyna turlała się na prawo i lewo. Wyglądała prawie jak gwiazda z przyczepionymi do niej skarbami. Wtedy pracowita dziewczyna opuściła wróżki, aby wrócić do domu. Po drodze natknęła się na owieczkę, którą wcześniej umyła. Była ona pokryta perłami. Nie zapomniałam o twojej pomocy, młoda dziewczyno. Weź, zabierz tyle pereł, ile chcesz. Pracowita dziewczyna podziękowała owieczce, pokryła swoje ramiona i szyję perłami. I poszła dalej. Tym razem trafiła na piec, który wcześniej naprawiła. Nie zapomniałem o twojej pomocy, młoda dziewczyno. Weź to, moje ciepłe pieczywo, moje cudowne wypieki są twoje. Pracowita dziewczyna zjadła część chleba podanego z pieca. Zabrała go też do domu i ruszyła dalej. Nieco dalej zobaczyła drzewo. Jego gałęzie były pokryte owocami. Chodź, młoda dziewczyno, nie zapomniałem, że mi kiedyś pomogłaś. Weź to. Cały mój sok owocowy jest twój. Pracowita dziewczyna podziękowała, opuściła drzewo i w końcu wróciła do domu. Bardzo dziękuję. Cóż za owocne doświadczenie. Jej ojciec i leniwa siostra powitali ją w drzwiach. Torba dziewczyny była pełna złota i pereł. Leniwa siostra była bardzo zazdrosna, kiedy zobaczyła, że jej siostra jest tak bogata. Spójrzcie na te monety. Muszę znaleźć zamożną rodzinę, aby dostać pracę. Jeśli moja siostra ma perły, ja dostanę szmaragdy.
Leniwa dziewczyna powiedziała ojcu, że wyjeżdża z domu w poszukiwaniu pracy. Dobrze, moja córko, ale nie mogłaś pracować nawet w domu. Jak znajdziesz pracę? Leniwa dziewczyna wyszła, zanim jej tata zdążył skończyć mówić. Szła dzień i noc. Nieco dalej natrafiła na drzewo o suchych gałęziach. Drzewo poprosiło dziewczynę o pomoc. Witaj, młoda dziewczyno. Czy możesz pomóc? Ach, nie mogę ci pomóc w takim słońcu. Moje włosy się zniszczą. Pa! Leniwa dziewczyna ruszyła dalej. Nieco dalej zobaczyła stary, uszkodzony i popękany piec. Piec poprosił ją o pomoc. Ach, nie mogę ubrudzić moich ładnych i delikatnych dłoni. Mój lakier na paznokciach się zniszczy. Pa! Piec również nie otrzymał pomocy od leniwej dziewczyny. Potem natknęła się na owieczkę, która była brudna jak węgiel kamienny, a owieczka poprosiła ją, aby ją wykąpała. A fuj! Ble! Obrzydliwe! Zejdź mi z drogi, brudasku! Leniwa dziewczyna uciekła. Co za leniwa owieczka! Nie może się już nawet sama umyć! Leniwa dziewczyna wkrótce natknęła się na ogromny dom. Skorzystała z tego i poprosiła o pracę 7 wróżek, które były właścicielkami domu. Główna wróżka poprosiła ją, by została przez rok i sprzątała tylko 6 pokoi. Nie zapomnij, młoda dziewczyno, nigdy, przenigdy nie możesz wejść do 7 pokoju. Leniwa dziewczyna niechętnie sprzątała wszystkie 6 pokoi od miesięcy. Jednak pewnego dnia jej ciekawość zwyciężyła i weszła do 7 pokoju. Zamiast złotych i srebrnych monet w środku były pszczoły i nietoperze. Pszczoły urządliły leniwą dziewczynę w taki sposób, że cała była pokryta bliznami. Była bardzo obolała. Dziewczyna natychmiast wyszła i zaczęła biec w kierunku domu. Biegnąc, zobaczyła owieczkę, której nie chciała pomóc. Owieczka była pokryta perłami. Dziewczyna chciała ją złapać, aby zdobyć trochę pereł, ale owieczka szybko uciekła przed nią. Dziewczyna szła dalej i była bardzo zmęczona. W tym momencie natknęła się na piec, którego prośbę o pomoc również odrzuciła. Na piecu były bochenki świeżego, ciepłego chleba. Kiedy dziewczyna chciała zabrać kromkę chleba, piec się zapalił, a ręce dziewczyny się sparzyły. Kiedy leniwa dziewczyna uciekła stamtąd, natknęła się na drzewo, któremu odmówiła pomocy. Na gałęziach wisiały kiście owoców. Uff! Ach! Af! Kiedy leniwa dziewczyna próbowała zebrać owoce z drzewa, drzewo przechyliło się w prawo. Dziewczyna pobiegła w prawo, ale tym razem drzewo przechyliło się w lewo. Zmęczona bieganiem, leniwa dziewczyna w końcu zrezygnowała z owocu. Szła non-stop przez 2 pełne dni. I w końcu dotarła do domu. Jej ojciec i siostra zobaczyli ranną, leniwą dziewczynę wracającą do domu w brudnych ubraniach. Byli bardzo zaskoczeni. Leniwa dziewczyna z wielkim żalem opowiedziała, co się jej stało. Nie mogę uwierzyć, że to tak bardzo boli. Moja droga siostro, teraz rozumiesz, jak ważna jest pracowitość. Pamiętaj, dziewczyno, kiedy będziesz uczciwa i pracowita w tym życiu, na pewno zostaniesz nagrodzona. Po tym dniu leniwa dziewczyna nie była już bezczynna i leniwa. Obie siostry ciężko pracowały i zostały dobrze wynagrodzone.
a ta skromna rodzinka przez całe życie miała szczęśliwe, produktywne i spokojne dni.